Witam Państwa ponownie. Drzazga tkwiąca w sercu sprawia znacznie więcej bólu niż ta, która utkwi w dłoni i znacznie trudniej ją usunąć. Bohaterka naszej dzisiejszej historii nie potrafiła poradzić sobie z taką właśnie bolesną zadrą, mimo że z czasem ból zmalał i wydawało się, że rana została wygojona. A wtedy ktoś poruszył ukrytą zadrę, zmuszając ją do zastanowienia, czy aby na pewno jej umysł, serce i życie zostały wyzwolone. Mamo, kto to był? Szeryf. Z papierami rozwodowymi. Twój ojciec chce od nas odejść. Dlaczego? Nic nigdy nie mówił. Nie powiedział nawet do widzenia. Jak on mógł to zrobić? Nie mam pojęcia. I co ludzie powiedzą? Jaki wstyd. Przedstawiamy Państwu kolejną audycję z cyklu Wyzwolony, realizowanego przez Pacific Garden Mission w Chicago po to, by poprzez prawdziwe historie prawdziwych ludzi głosić światu radosną nowinę. Do kogo zwracają się bezdomni, kiedy są głodni? Gdzie śpią? Komu ufają? Zanim nie trafią do Pacific Garden Mission, ich los jest bardzo ciężki. Tu, od serdecznego powitania już na progu misji, aż do chwili, kiedy kładą się w czystej pościeli, otoczeni są miłością i troską. Otrzymują pożywne posiłki i czyste ubrania, a nawet pomoc medyczną i dentystyczną w misyjnym ambulatorium. Ponadto organizujemy dla nich różnego rodzaju kursy, na których zdobywają nowe umiejętności, ułatwiające im powrót do społeczeństwa. Ale najlepsze spotyka ich wtedy, gdy poznają tego, który jako jedyny może zmienić ich życie, dając im pokój i siłę do życia bez strachu przed przyszłością. Jemu jednemu mogą zaufać. I właśnie o takich spotkaniach i takich transformacjach opowiadają nasze słuchowiska. Do słuchaczy na całym świecie. Oto program numer 3020 z cyklu Wyzwolony. Audycja, która da wam do myślenia. Halo? Cześć, Trudy. Cześć, tato. W piątek odbiorę was zaraz po szkole. Chciałbym zabrać was na koncert. Nie mogę z tobą jechać. Dlaczego? W piątek wieczorem opiekuję się dzieckiem, a w sobotę mam randkę. Więc kiedy będziemy mogli pobyć trochę ze sobą? W weekendy spotykam się z przyjaciółmi. Nie chcesz spotkać się ze mną? To ty nas zostawiłeś, tato. Więc żyj swoim życiem i pozwól, że ja też będę żyła swoim. Cóż, zadzwoń do mnie, gdybyś zmieniła zdanie, dobrze? Nasza bohaterka miała 17 lat, kiedy przestała widywać się ze swoim ojcem. Mijały dziesięciolecia, a ona nie dostrzegała nic złego w swojej wrogiej postawie. Kto usunął z jej serca bolesną drzazgę? Dowiemy się już za chwilę. Prawdziwa historia kobiety, którą nazwaliśmy Trudy, już teraz w Wyzwolonym. W okresie mojego dorastania nasza rodzina była wspaniała. Mam jeszcze młodszego brata i siostrę. Mama była Włoszką z Nowego Jorku, bardzo kochającą i umiejącą doradzić. Dzięki temu, że pracowała, ojciec mógł zrobić dyplom, a potem został nawet profesorem. Mama była jednak bardzo lękliwa i wszystkim się zamartwiała, a to odbijało się na naszej rodzinie. Jej obawy inspirowały ją jednak do konkretnych działań, które miały nas chronić. Czy ten policjant przychodzi w tym tygodniu? Ma tu przyjść jakiś policjant? Tak. Zaprosiłam policjanta, żeby wygłosił pogadankę na temat narkotyków dla wszystkich dzieciaków z sąsiedztwa. A o co chodzi z tymi narkotykami, mamo?
są bardzo niebezpieczne. Policjant opowie wam, jak młodzież zaczyna od trawki, a potem kończy się to albo śmiercią, albo więzieniem, albo poprawczakiem. Naprawdę? Tak, naprawdę. Narkotyki niszczą mózg. Dzieciaki kradną albo robią różne głupie rzeczy, kiedy je biorą. Dlatego chcę, żebyście znali prawdę. Może dzięki takiemu podejściu mamy żadne z nas nigdy nie brało narkotyków. Nie wolno nam było również się przezywać. Ale czasem budziłam się w nocy i słyszałam, jak rodzice się kłócą, a to wywoływało we mnie brak poczucia bezpieczeństwa. Religia była bardzo ważna w naszej rodzinie. W każdą niedzielę chodziliśmy do kościoła. Ja nawet co wieczór odmawiałam modlitwy, których nauczyłam się na pamięć. Ale kiedy miałam około 12 lat, tata odkrył w radiu coś, co skierowało nas na nowe tory. Nie wiedziałem, że w radiu są programy chrześcijańskie. Ja też nie. Jak na to wpadłeś? No, bawiłem się pokrętłem i nagle usłyszałem jakiegoś gościa mówiącego o Jezusie, więc posłuchałem przez chwilę. Skąd wiesz, że możemy mu zaufać? Powiedział, że powinniśmy czytać Biblię i sami się przekonać. Ja myślę, że ma rację. Zresztą posłuchajcie przez chwilę. I wszyscy staliśmy się podobni do tego, co nieczyste, a wszystkie nasze cnoty są jak szata splugawiona. Wszyscy więdniemy jak liść, a nasze przewinienia porywają nas jak wiatr. To zła wiadomość, przyjaciele. Nie ma sprawiedliwego ani jednego. Nie myślcie, że wasze dobre uczynki was zbawią. Ktokolwiek bowiem zachowa cały zakon, a uchybi w jednym, stanie się winnym wszystkiego. Lecz Pismo głosi, że wszystko poddane jest grzechowi, aby to, co było obiecane, dane było na podstawie wiary w Jezusa Chrystusa tym, którzy wierzą. Jaka jest ta obietnica? Że Bóg przebaczy ci grzechy, kiedy uwierzysz w śmierć i zmartwychwstanie Jezusa Chrystusa. On umarł za ciebie, przyjacielu, za twoje i moje grzechy. Twój grzech stoi pomiędzy tobą a Bogiem i jedynie wiara w spełnione dzieło Jezusa Chrystusa może cię zbawić. Czy chciałbyś pokutować za swoje grzechy i przyjść do Niego dzisiaj? Od tej chwili każde radio w naszym domu było nastawione na tę stację. Odkryliśmy Wyzwolonego, a ja ustawiłam sobie budzik, żeby móc go słuchać i zamówiłam broszurki, które proponowała misja. Wspólnie z rodzeństwem nagrywaliśmy nawet historię w oparciu o te broszury. Wszystkim moim koleżankom powiedziałam o tej chrześcijańskiej stacji, a zwłaszcza o Wyzwolonym. Rodzice również powiedzieli swoim przyjaciołom, ale spotkali się z zaskakującą reakcją. Chyba podziałałam niektórym na nerwę na dzisiejszym spotkaniu dla kobiet. Tak? Co tym razem powiedziałaś? Mówiłam o tym, w jaki sposób można mieć osobistą relację z Bogiem. Że nie potrzebujesz nikogo, żeby przyjść do Jezusa Chrystusa. I niektóre kobiety po prostu na mnie napadły. A, lepiej było nic nie mówić. Ale jak mają się dowiedzieć, jeżeli im nie powiemy? Powinnaś to była przewidzieć, zwłaszcza po tym telefonie od tego dowcipnisia. Mieliśmy jakiś zabawny telefon? Ktoś zadzwonił, przedstawił się jako Piotr i poprosił do telefonu Pawła. Fajne. Nie lubię ludzi, którzy się za mnie nabijają. Może powinniśmy poszukać innego kościoła? Słuchając chrześcijańskiego radia, w tym Wyzwolonego, po raz pierwszy zrozumiałam, że zbawienie otrzymujemy tylko przez wiarę w Jezusa i że On umarł za mnie. I mając 12 lat, przestałam wierzyć, że dobre uczynki zaprowadzą mnie do nieba, a uwierzyłam całym sercem, że Jezus wziął na siebie należną mi karę. Żałowałam za grzechy i wyznałam wiarę w Jezusa. Po jakimś czasie przestaliśmy chodzić do kościoła i tylko słuchaliśmy chrześcijańskiego radia. Powiedziałam wszystkim moim koleżankom, by również słuchały tej stacji. Ale ja w każdą niedzielę chodzę do kościoła, Trudy. To nie zapewni ci nieba, Diane. Jak możesz tak mówić? Ponieważ to prawda. Posłuchaj Wyzwolonego.
W tym tygodniu będzie o tym naprawdę świetna historia. Jeden gość myślał, że jest zbawiony tylko dlatego, że chodził zawsze do kościoła, mimo że nigdy nie żałował za swoje grzechy, ani nie zawierzył Jezusowi. Ja wierzę w Jezusa. Ale czy mu zaufałaś? Czy pokutowałaś za swoje grzechy i prosiłaś go, żeby cię zbawił? Nie wiem. No widzisz. Słuchaj tej chrześcijańskiej stacji, o której ci mówiłam. Oni bardzo dobrze wyjaśniają, o co chodzi w zbawieniu. Byłam w ostatniej klasie szkoły średniej, kiedy tata nagle od nas odszedł. Mama była zrozpaczona, my również. Nie wiedziałam, jak sobie radzić ze swoimi emocjami. Czułam się zdradzona, ale próbowałam ignorować to uczucie. Po jakimś czasie tata wrócił, ale kłótnie trwały nadal, aż w końcu ponownie odszedł. To był koniec naszego dawnego życia. Będę chyba musiała poszukać adwokata. Będziemy musieli się wyprowadzić? Mam nadzieję, że nie. Będę chciała otrzymać opiekę nad wami i mieszkać w tym domu, aż ukończycie szkoły. To wszystko, czego chcę. Ach, to jeszcze 4 lata dla Briana i 5 dla Aby. Nie mów o tym nikomu w szkole, Trudy. Nawet moim najlepszym przyjaciółkom? Nie chcę, żeby się to rozniosło. Za kilka miesięcy będzie rozdanie dyplomów, ale nie chcę, żeby tata przyjechał. Dlaczego zatrzymałaś prezent urodzinowy od niego? On prawdopodobnie oczekuje, że cię to przekona, żebyś spędzała z nim czas. Nie mam dla niego czasu. Poza tym od ojca oczekuje się, że będzie się opiekował swoimi dziećmi, prawda? Tata żądał części domu, więc mama musiała go sprzedać. Ale otrzymała opiekę nad nami. Te wszystkie zmiany miały wielki wpływ na moje emocje, ale konsekwentnie je ukrywałam. Mama nie wiedziała, co robić. Znalazłaś coś, na co byłoby nas stać, Trudy? Jest jeden, mamo, popatrz. Cena jest przyzwoita. I całkiem dobra lokalizacja. Pewnie już sprzedane. Zadzwoń, zapytaj, może nie. Twój brat i siostra musieliby zmienić szkoły. Dadzą sobie radę. Co ja bym bez ciebie zrobiła? Bóg pomógłby ci przetrwać. On zawsze jest z nami, mamo. Ja mam teraz pracę. Zostanę, pomogę ci, aż młodzi skończą szkoły. Mama kupiła dom, a ja pracowałam jako recepcjonistka i pomagałam pokrywać wydatki. Nie chodziłam na randki, natomiast zawsze chodziłam do kościoła. Był bardzo blisko naszego domu. Chciałam, by moje życie było użyteczne dla Królestwa Bożego. Często rozdawałam broszury biblijne i wizytówki z namiarami chrześcijańskiej stacji radiowej, ponieważ bardzo mi zależało, by wszyscy byli zbawieni. Kiedy mój brat i siostra ukończyli szkołę, miałam już 24 lata. 3 lata później wyjechałam do Kanady na szkolenie, by zostać misjonarką. Tam poznałam Jeffa, również kandydata na misjonarza. Na święta Bożego Narodzenia upiekłam ciasteczka i zaniosłam do akademika chłopaków. Potem Jeff przyszedł do naszego akademika, żeby mi podziękować. Do naszego kościoła przyjechał misjonarz i opowiadał o służbie w Brazylii. Wiem, że Bóg chce, żebym tam pojechała. Czy Bóg potwierdził twoje powołanie również przez modlitwę? Oczywiście. Zadziwia mnie, jak wielu ludzi podejmuje decyzje bez modlitwy i szukania woli Bożej. Jedziesz do domu na święta? No, niezupełnie. Moja mama przeprowadziła się ostatnio do północnej Karoliny, a ja spędzę święta w akademiku w New Jersey. No to jeszcze raz dzięki za ciasteczka, Trudy. Zabrałam się samochodem ze znajomymi studentami, a kiedy chciałam się dołożyć do paliwa, powiedzieli mi, że Jeff już to za mnie zrobił. Krótko przed rozpoczęciem zajęć wróciłam do Kanady i spotkałam Jeffa, który szedł właśnie na lodowisko. Zaczęliśmy rozmawiać. Kilka dni później zostawił w mojej skrzynce liścik z zaproszeniem na łyżwy. Coś, w czym nigdy nie byłam zbyt dobra. Całkiem nieźle sobie radzisz.
Mówisz o moim chybotaniu się na lodzie? Złapię cię za ręce i pojadę tyłem. Poczujesz się bardziej stabilnie. Nie, bo jeszcze ciebie pociągnę i oboje się wywalimy. Spokojna głowa. Dobry z ciebie człowiek, Jeff. Po prostu chcę cię trzymać za ręce, Trudy. Choćby schowane w rękawiczkach. A poza tym w ten sposób mogę patrzeć na ciebie. Przez co jestem jeszcze bardziej spięta. Spokojnie. Rozluźnij się. Baw się. Tego wieczoru poszliśmy na pizzę i rozmawialiśmy ponad 2,5 godziny. Potem spotykaliśmy się nadal w grupie i osobno, a ja zaczęłam się zastanawiać, czy to mężczyzna dla mnie. Halo? Mamo? Pamiętasz, jak kiedyś opowiadałam ci o Jeffie? Tak. Zastanawiałaś się, czy to odpowiedni mężczyzna dla ciebie. No i co? Podjęłaś decyzję? Dzisiaj zostałam wezwana przez interkom do naszego dyrektora. Kiedy przyszłam, zapytał mnie, czy ten frajer z Nebraski prosił mnie już o rękę. Coś takiego. Przecież to nie jest jego interes. Ale posłuchaj, co było dalej. Powiedziałam, że nie, więc wywołał Jeffa przez interkom i kazał mu przyjść do siebie. Wszyscy słyszeli nasze imiona, więc zaczęli kombinować, o co chodzi. To okropne. Kiedy Jeff przyszedł, dyrektor zapytał go, na co czeka. Więc Jeff poprosił mnie, żebym za niego wyszła. I zgodziłaś się? Tak! Kocham go, mamo, i on też mnie kocha. A dyrektor się wtrącił, ponieważ misja musi zaplanować, dokąd nas wysłać po ukończeniu szkolenia. Więc jesteś zaręczona? Tak! Może w niezbyt romantyczny sposób, ale chyba innego nie było. To wspaniale, Trudy. Każdy rodzic nie może się doczekać małżeństwa swojego pierwszego dziecka. Kto poprowadzi cię do ołtarza? Na pewno nie będzie to ojciec. Patrząc teraz wstecz, żałuję, że byłam tak bezwzględna wobec ojca. To wydarzyło się w marcu 1988 roku, a w sierpniu wzięliśmy ślub. Nasz pierwszy syn urodził się rok później, kiedy przechodziliśmy kolejny etap szkolenia. A potem wyjechaliśmy do Manaus w Brazylii, gdzie służyliśmy wśród miejscowych plemion. Nasz drugi syn urodził się w Brazylii w 1992 roku, dzięki czemu mogliśmy tam zostać jako misjonarze. Spędziliśmy tam 10 lat, wracając do domu tylko na urlop albo ze względów medycznych. Na początku 2000 roku mój brat Brian zadzwonił do mnie do Brazylii ze złą wiadomością. Co mówił? Jakieś złe wieści? Niestety. Wiesz, mama nigdy nie chodziła do lekarza, ale w końcu zgodziła się pod warunkiem, że będzie to tylko prześwietlenie. No i co? Ma jakieś zmiany w mózgu. Powiedział, że jeśli chce ją jeszcze zobaczyć, to mam przyjechać natychmiast. Tak mi przykro, kochanie. No to jedź. Nie ma na co czekać. Ja zajmę się chłopcami. Brian wyjechał po mnie na lotnisko, zabrał mnie na obiad i zapoznał ze stanem mamy. To był rak. Już z przerzutami na mózg. Opiekowałam się mamą przez 3 miesiące. To był trudny okres, ponieważ mama była już bardzo słaba i miała coraz większe problemy z porozumiewaniem się. Chciałabym móc z tobą rozmawiać. Rozmawiamy, mamo. Chodzi mi o prawdziwą rozmowę. Będziemy miały na to czas przez całą wieczność. Jesteś może głodna, mamo? Nie bardzo. Powinnaś już coś zjeść. Abby przygotowuje obiad. Zobaczę, czy nie trzeba jej pomóc. To okropne widzieć ją w takim stanie. Prawda? Cieszę się, że jesteś tu z nami. Nie, ja nie byłam na to przygotowana. Nie byłam gotowa, żeby zobaczyć ją w takim stanie. Trudy, nie wiem, jak ty to robisz.
Nie mam pojęcia, jak sobie z tym radzisz. To Jezus przeprowadził mnie przez ten ciemny okres. Stan mamy stale się pogarszał i coraz trudniej było się z nią porozumieć. Nie rozumiała, dlaczego ja chcę iść spać w nocy, kiedy ona nie może zasnąć. Stała się podejrzliwa, uważała, że zamierzam ją ogłupić, a może nawet otruć za pomocą leków i nie chciała ich przyjmować. Nie mogła pojąć, dlaczego rozmawiam z mężem przez telefon albo krótkofalówkę. Kiedy w czerwcu mama odeszła do Pana, byliśmy przy niej całą naszą trójką, co było świadectwem jej miłości i oddania dla nas. W następnym roku Abi planowała swój ślub, co okazało się dla mnie dużym wyzwaniem. Trudy, chciałabym, żebyś była na moim ślubie. Ale będzie też tata. Dasz radę? Jak możesz oczekiwać, że będę siedziała z nim przy jednym stole i zachowywała się jak gdyby nigdy nic? Może wcześniej pojedź do niego na Florydę. No chyba żartujesz. Czas przebaczyć ojcu. Brian już to zrobił, więc mogłabyś i ty. Poza tym, jak możesz uczyć Ewangelii ludzi w Brazylii, skoro nie potrafisz przebaczyć własnemu ojcu? Przebaczyłam mu już dawno temu. To tylko słowa. I dobrze o tym wiesz. Gdybyś naprawdę mu przebaczyła, nie miałabyś nic przeciwko temu, żeby być razem z nim na moim ślubie. Przez całe lata, kiedy ktoś pytał mnie o ojca, odpowiadałam, że ani go nie kocham, ani nienawidzę. Po prostu, odkąd skończyłam 17 lat, on przestał być częścią mojego życia. Nie miałam w sobie goryczy. Przynajmniej tak mi się wydawało. Ale podczas pewnego nabożeństwa w północnej Karolinie kazanie obudziło gorycz uśpioną w moim sercu. Czy w swoim sercu kryjesz brak przebaczenia? Czy jest ktoś, kto w przeszłości głęboko cię zranił? Może uważasz, że mu przebaczyłeś, ale jeśli wspomnienie jego imienia wzbudza w tobie niedobrą reakcję, niezdrowe napięcie emocjonalne, to znak, że tak naprawdę nie zrobiłeś tego. Jezus powiedział: bo jeśli odpuścicie ludziom ich przewinienia, odpuści i wam Ojciec wasz niebieski. A jeśli nie odpuścicie ludziom, i Ojciec wasz nie odpuści wam przewinień waszych. Pomyśl, jak wielką łaskę Bóg ci okazuje. Wszyscy zasłużyliśmy na piekło za nasze myśli i czyny. Czy jest pośród nas ktoś, kto nie zgrzeszył? A jeśli nie, to czy możesz odmówić przebaczenia komuś, kto cię zranił? Wyszłam, zastanawiając się nad jego słowami. Rozmawiałam o tym z Jeffem. Co postanowiłaś? Myślę, że powinnam do niego pojechać. I dobrze. Zdałam sobie sprawę, że Jezus umarł i za mnie, i za mojego ojca. Powoli i boleśnie Bóg oczyszczał moje złe i nieposłuszne serce. W końcu nadszedł dzień mojego wylotu na Florydę. Towarzyszył mi mój starszy syn. Nikt nie czekał na nas na lotnisku, a ja od razu poczułam, jak na nowo narastają we mnie dawne urazy i brak przebaczenia. A potem go zobaczyłam, a on wykonał rękami ruch, jakby pytał: czy to ty jesteś tą moją dawną, zagubioną córką? Przepraszam za spóźnienie, Trudy. Straszne korki. Nic się nie stało, tato. Czy to mój wnuk? Tak. Drugi został w domu z Jeffem. Cudownie jest znów cię zobaczyć po tylu latach. Chodź. Twój brat i siostra są u mnie. Czekają na nas w domu. Między mną a tatą zaczął wracać pokój. To było cudowne. W szafce łazienkowej wśród różnych innych rzeczy zauważyłam nowe szczoteczki do zębów, które kupił dla nas, przewidując nasz przyjazd.
To mnie bardzo ujęło, niby drobiazg, ale pokazujący, że mu zależy. Zaczął podupadać na zdrowiu. Widziałam, jaki jest słaby, kiedy razem z moim bratem wymieniali drzwi. Zanim wyjechaliśmy, Bóg zmienił moje serce. Tata przyjechał do nas w odwiedziny, potem spotkaliśmy się jeszcze raz w domu Briana. Następnie wyjechaliśmy do Brazylii. Przez kolejne 6 lat nie mieliśmy od niego wiadomości. W 2007 roku ojciec poszedł do szpitala, a my mogliśmy przyjechać na nasz urlop. Dzwoniłam do niego kilkakrotnie. Co u twojego taty, kochanie? Brian mówi, że jest nieuleczalnie chory. Pojedziesz go odwiedzić? Raczej nie. Brian też nie jedzie. Modliłaś się w tej sprawie? Nie. Nie modliłam się. A powinnaś. Bóg powinien kierować wszystkim w naszym życiu, Trudy. Tak, wiem. Twoja mama pytała mnie, czy prosiłam ojca o wybaczenie. Ona rozumie te sprawy. Nigdy o tym nie pomyślałam. Ja chyba do niego zadzwonię. Tato, to ja. Cześć, Trudy. Tato, zastanawiam się. Mam nadzieję, że wszystkie te lata, kiedy nie widzieliśmy się, że to nie było dla ciebie zbyt ciężkie. Nie było łatwe. Czułem, że nie mam wyboru. Zanim opuściłem twoją matkę, byłem u progu załamania nerwowego. Przepraszam, jeśli sprawiłam ci ból. Dziękuję, Trudy. Modlę się za ciebie, tato. Wiem. I to mi bardzo pomaga. Dziękuję za telefon, Trudy. Ostatecznie pojechałam na Florydę. Tata wyglądał na szczęśliwego, kiedy mnie zobaczył. Powiedział, że jestem piękna. To bardzo szczególne wspomnienie, nawet dzisiaj. Później przeszedł już na morfinę, ale nadal jakoś się trzymał. Brian pomyślał, że ojciec specjalnie czeka z odejściem, aż wszyscy troje będziemy przy nim. Postanowił również przyjechać. I kiedy ojciec odchodził do wieczności, byliśmy przy nim wszyscy troje. Nadal pracujemy w Brazylii. Cieszymy się za każdym razem, kiedy kolejny jej mieszkaniec oddaje swoje życie Bogu, rozpoczynając podróż poznawania Bożej woli i celu. Dzielę się moim świadectwem, by inni mogli poznać łaskę Boga. Gdybyś był jedyną osobą na ziemi, Jezus i tak musiałby umrzeć na krzyżu za twoje grzechy, by uratować cię przed wieczną karą piekła. Czy chcesz przyjść do Niego i przyjąć zbawienie? W programie numer 3020 z cyklu Wyzwolony wysłuchaliśmy prawdziwej historii kobiety nazwanej przez nas Trudy. Wyzwolony produkowany jest przez Pacific Garden Mission po to, by poprzez prawdziwe historie prawdziwych ludzi pokazać, że jeśli twoje życie jest puste, może zostać wypełnione po brzegi. Pamiętaj, że o każdej porze dnia i nocy możesz zadzwonić do Pacific Garden Mission w Chicago i porozmawiać z kimś, komu na tobie zależy. Ktoś czeka na twój telefon. Jeśli zainteresował cię nasz program, skontaktuj się z nami. Zaglądnij do internetu na stronę www.szukającboga.pl. Tam znajdziesz formularz kontaktowy. Na pewno odpowiemy. Adres dla słuchaczy w Stanach Zjednoczonych: Pacific Garden Mission, 646 South State Street, Chicago, Illinois 6605. Telefon 312 922 1462.